Mieszkamy na wsi. Pewnie część co bardziej złośliwych odpowie, że widać, jednak mieszkaniec wsi od wieśniaka troszeczkę się różni. No i my, mieszkańcy wsi, zmuszeni jesteśmy podróżować. Mama, co ci opowiadać? Opowiadam historię dla internautów. O czym? O naszym podróżowaniu samochodem. No więc musimy korzystać z samochodu. I czasem zastanawiam się, co byłoby, gdyby moje dzieci miały chorobę lokomocyjną. Pewnie niechybnie musielibyśmy sprzedać dom na wsi, przeprowadzić się do miasta. Jednak korzystamy z uroków wsi oraz samochodu. Dosyć często i zdarza się też, że dosyć długo. Ja wiem, że każda mama ma cudowne, wspaniałe dzieci i fajne i kochane. Jednak moje dzieci w ciągu ostatnich 3 dni przejechały 2000 km. Spędziły razem w samochodzie 22 godziny i kwęknęły każda po razie. Co to znaczy kwęknęły? Kwęknęły, kwęknęły. To znaczy, że popłakałaś się na przykład. Że marutkowałaś. Więc, dlaczego? No bo byłaś zmęczona. Więc w samochodzie wozimy same potrzebne rzeczy. A więc są to ubrania na zmianę dla dwóch dziewczynek. Kurtki, czapki, kalosze, parasole, kapcie. Zabawki, pieluchy, nocnik, woda do picia, kubek na wodę do picia, naklejki, książeczki, płyty z bajkami, nie wiem, płyty z piosenkami, szczoteczka, pasta do zębów, piżama, mydło dla dzieci, bo tak naprawdę często nie wiadomo, o której wrócimy do domu i w jakim stanie, a chcę, żeby moje dzieci zawsze były zadbane. Wozimy też oczywiście... Wozimy też oczywiście jedzenie, jakieś nieduże, przekąski, przegryzki, owoce. Zgasiło się. Zaraz włączymy. Chrupki, ciasteczka, kanapeczki jakieś. No bo chcę, żeby były najedzone, napojone w czystych i suchych ubraniach. Co to znaczy napojone? Napojone? To znaczy, że dostałaś pić. Jesteś napojona wtedy, kiedy chciało ci się pić i dostałaś pić. Uwaj. O czym opowiadać? O podróżowaniu samochodem. Dlaczego? No i jeśli one są zadbane i nieznudzone, poczekaj. Zadbane i nieznudzone dla mnie to jako kierowcy też oznacza komfort jazdy. Jasne, że mogłabym sprzątać w samochodzie bez końca, ale po każdej jednej przejażdżce auto wygląda tak samo i mogłaby się w nim wyżywić nieduża afrykańska rodzina. Myślę, że nawet wioska, jeśli tylko oczywiście lubi chrupki kukurydziane, ciastka amarantusowe, jabłka, precle, owoce z tuby i makaron. Tu ewidentnie widzimy, że zęby idą. Jazda samochodem z moimi dziećmi to jest bezustanne opowiadanie historii, śpiewanie piosenek, opowiadanie wierszyków, zadawanie zagadek. Więc za każdym razem staram się im tę podróż jakoś uatrakcyjnić. Podawanie jedzenia i picia podczas jazdy jest normą. Co jakieś 500 metrów zatrzymuje się, żeby zatknąć smoczek małej, a dużą wysadzić na nocnik. Jasne, że mogłabym się do każdej czynności typu naklejanie naklejek zatrzymywać, ale myślę, że wtedy nie dojechałybyśmy nigdy do celu, więc naklejki udaje mi się przyklejać jakoś zaocznie, a książki biorę już tylko te, które znam na pamięć, żeby nie musieć czytać w czasie jazdy. I taka moja prośba, jeżeli... Mama! Co? Zgasiło się. Zgasiło się? Zaraz się włączy. Taka moja prośba. Skończę. Jeżeli widzicie, że jakieś auto przed wami głupio zajeżdża wam drogę, albo jedzie wężykiem, albo zatrzymuje się i rusza bezustannie, to zanim tego kogoś, tego kierowcę w tym aucie obtrąbicie, zanim pomyślicie, że ktoś jest pijany i zanim przejeżdżając obok postukacie się w głowę i powiecie, że no wiadomo baba, to sprawdźcie, czy ta baba nie wiezie dzieci, a tym samym nie zdaje egzaminu do cyrku.